Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gingis, a to jest, moi drodzy, raft. I kolejna porcja przetrwania na morzu. Także witajcie, rozbitkowie. Czuję się tak mniej więcej jak Robinson Crusoe, tylko że on był na wyspie, a ja jestem na jakiejś tratwie. Moi drodzy, tak pokrótce coś tutaj na temat tej gry. Na temat tego, czy tu jest trudno przeżyć, łatwo, czy w ogóle. Mi się wydaje, że w tej grze naprawdę jest bardzo łatwo przeżyć. Tutaj mało miejsca. Bardzo łatwo jest przeżyć, bo tak jak dobrze widzicie, tu trzeba sobie na początku tylko zapewnić pewne zasoby. Mówię o wodzie i mówię o jedzeniu, tak? Skrzynki, zobaczcie, ja sobie tutaj przede wszystkim tam mi się gra skraszowała i nie chciałem od nowa tego wszystkiego budować na odcinku, więc sobie zbudowałem poza odcinkiem, przeniosłem palę na górę, zrobiłem taki podest i tutaj zaczynam sobie jakąś taką wieżę budować do góry, może gdzieś tam coś dostrzegę, kawałek lądu, chociaż wątpię, oczywiście, ale może. Może się uda, nie? I słuchajcie, kurczę, mi wszystkich tylko buraków nie prze... No właśnie, już dobre, wystarczy, bo buraków, ziemniaków mam, ale buraków zabrakło. Ale zobaczcie jedno, ja sobie tutaj pozbierałem. Tu mamy drewno, 100 sztuk. 100 sztuk lin, o niecałe 100 sztuk, bo brakuje dwóch. To sobie zróbmy, żebyśmy mieli równiutko 100 sztuk lin, raz, dwa. I sobie wejdźmy i dodajmy tu dwie. Mamy 100 sztuk lin, 100 sztuk metalu oraz no trochę mniej liści tych. No ale już dołożyliśmy. I zobaczcie, ile tu się tego zbiera. No zbiera się tego multum. Ja na razie nie zbieram tego, żeby nie zapełnić sobie EQ do końca. I kwestia jest tego typu, żeby to później dobrze tylko wszystko zorganizować, nie? To popatrzmy, no, zniszczymy na przykład tą donicę, ile mam jeszcze miejsca? Mam jeszcze jedno miejsce, więc jeszcze trzecią donicę zniszczę. Znaczy zniszczę, na razie ją tylko wezmę, bo chcę inaczej to ustawić, nie? Chcę to zrobić jakoś tak, żeby to miało lepiej ręce i nogi. No i teraz zobaczmy, będziemy to stawiać. Każda na swojej takiej, na swoim takim fundamencie, że tak nazwę. Dwa. Trzecią postawimy sobie tutaj. Dobra, tą też przeniesiemy na miejsce obok, żeby była w centralnym punkcie. O. Proszę, ile ja mogę tych jeszcze donic postawić tutaj? Tu bym postawił 3 i 3. Aha, widzicie, pić mi się chce, no dobra. No ale jestem przygotowany, mam ze sobą 6 kubków wody, więc... Więc tylko się napiłem, o. Dobra, teraz zasadźmy te buraki tutaj od razu. 2. I zajmijmy się ziemniakami również przy okazji. 3 jeszcze tu w ostatnią. Również 3. Teraz bym wyprodukował sobie 6 takich donic, można powiedzieć, kroplotów. Potrzebujemy liny, tak? No nic innego, tylko sobie pójdę tu, wezmę sobie tych 10 lin i sobie będę tworzył. Ile potrzebujemy? 6. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 i dwie liny jeszcze potrzebuję w takim wypadku. 5, wezmę tą linę. O, i mamy przyjaciela, chodź przyjacielu. Poszedł, tak? Teraz bym sobie naprawił to trochę. O. Tak to wygląda, nie? Jeszcze jedną miałem doniczkę stworzyć, 6. Mamy 2, 3, 4, 5, 6 jest tu. No i dobra, i ustawmy sobie te doniczki już teraz tak, jakbyśmy to chcieli, żeby one sobie stały. 10 donic nam do taki zapas tego żarcia, że
że po prostu no nic więcej nam tu nie będzie trzeba. Walka z tym jednym rekinem to też jest taka, no on sobie pływa. My jak teraz mamy rozbudowaną tą naszą tratwę, no to te siatki wyłapują nam to wszystko, więc też nie mamy takiej potrzeby, żeby do wody wskakiwać. W związku z tym naprawdę no przeżycie tutaj nie wymaga żadnego wysiłku. Kolejną rzeczą, jaką możemy, to możemy już zebrać? Jeszcze nie. Dobra, no to wsadźmy na razie. Raz, dwa, trzy. Raz. Mamy 10, tak? To będziemy obsadzać 5 ziemniakami i 5 tymi burakami. Jest dobrze. Podnieśmy sobie tą naszą wodę. Napijmy się jej. Idźmy od razu, uzupełnijmy. I odstawmy ich, się gotuje. No i takie to jest po prostu naprawdę w kółko robienie tego samego. Zbierzmy sobie buraki, zjedzmy te buraki, zobaczymy jak te buraki nam podnoszą jedzenie. Przepraszam was. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i dopiero nie od całkowitego zera jest to uzupełniane. Najlepsze jest mięso, nie? Mięso z tego rekina, mięso z ryb jest chyba najlepsze do takich rzeczy. Tutaj mam również dodatkowe skrzynki na to jedzenie, prawda? Czyli ja mam już 9 kawałków. Macie ile kawałków ryb, ile kawałków rekina, 9 kubków jeszcze z wodą, ile ziemniaków. No przeżycie no, nie wymaga tutaj większego, w tej chwili większego już wysiłku. Tu zacząłem budować tak w górę, bo coś trzeba z tymi materiałami robić, no więc sobie zacząłem budować w górę, no żeby coś tam dostrzec, ale dookoła na razie tylko morze i słońce chylące się ku zachodowi, już jak na dzikim zachodzie, jak na westernie, prawda? A poza tym, no co tu poza tym? Co tu można więcej poza tym w tej grze na chwilę obecną robić? To co powstało nowego, to wam pokazałem, że jest stół, są krzesła. Pozbierajmy teraz buraki. Pyk. Dobra. Dobra. No właśnie, tu już mogę. 4, 6, czyli obsadzę. 2 liniczki. Jest okej, okay, no co więcej tutaj robić? Dwie zaniczki. I mamy 6. No okej. Okay. Obsadzamy. Wszystko zaraz obsadzone, bo co tu innego robić? Poczekam jeszcze. To wszystko porobi i będzie dobrze. Co? Tu jeszcze ze zbrania. Tu jeszcze nie. Dobra, wszystko obsadzone, no. Stół, nawet obrus mamy, zapomniałem o tym powiedzieć, zobaczcie, co to jest jakiś szmatek, ale jest, no. Patrzcie, no tyle się tego nazbierało, no, no są naprawdę tutaj, no ja nie widzę tu problemu z przeżyciem dłuższym, no. Tu mam krzesełko do wędkowania, zapomniałem wam powiedzieć, nie mogę na nim usiąść w ogóle, no. Sobie siadł, no. Bym sobie siedział i bym miał już fajnie, nie? Dobra, no to chodźcie, zobaczymy jak się w nocy wędkuje. O, widać, sławik, tyle dobrze. Może w nocy jakąś inną rybę wyciągniemy. O, tego też nie sprawdzałem. Albo może w nocy ryba nie bierze. O, jednak bierze, no i to samo. No. Patrzcie. Sławik dobrze widać też w nocy. Kolejna. Makrela. No. To już mamy 2. Więc można też równie poświęcać cały dzień na przykład sobie na to, żeby łowić ryby, nie? I mieć później zapas jedzenia na kilka dni. Można sobie, nie wiem co jeszcze zrobić, o FPS-y mi się nawet pokazują w grze 120 FPS. No. Nie wiem jakim cudem się to włączyłem, ale nie wiem czym. Może w opcjach nie wyłączyłem. No widzicie, no. Co dalej? Co tutaj dalej w takim wypadku robić w tej grze?
nie wiem. No, gra jest ciekawa, no początek był naprawdę fajny, tylko kwestia jest też tego typu, żeby... zobaczmy, aha, Rekin sobie to atakował, widzicie, ja tego nie zobaczyłem, ale to i mu w ucho. Fundacją to jest tu. Dobra, my sobie to naprawimy. Mamy tyle drewna, że możesz sobie gryźć, żebyś zęby stracił na tym drewnie. Ile mamy ryb? 6. No dobra, no to w takim bądź razie weźmy się za pieczenie rybek, no. Ej, no przełóż. Dobra, dziękuję. I proszę bardzo, ryba się piecze, to sobie kupimy. Mamy 6 ryb, no. Tak jest cały czas, bo nie wiem, co tu więcej robić. A nagrywanie odcinków z tego, żeby tutaj powtarzać to jedno, co drugie, czy budować wieżę w górę, czy budować tu platformę tak daleko, to jest takie bezsensowne, dlatego że nie zdążymy na pewno później obskoczyć tej całej platformy tutaj przed rekinem. A wieża do góry no, raczej nie pokaże nam lądu. No. Się bynajmniej wydaje, że lądu nie będzie nam dane zobaczyć. Dobra, podniesiemy to, weźmy kubki, no cieszę się, to rzucił. Będziemy nabrać wody. I znowu przerzucamy wodę. I znowu, no i tak cały czas, bo nie ma co więcej robić, nie? Ryba się usmażyła, więc odmienimy na kolejne. Już teraz, no, teraz trudno, żebyśmy tutaj umarli, czy żeby nas tu zaskoczyło, chociażby, wiecie, nieraz można by było tutaj powiedzieć, że mogłaby się jakaś burza pojawić, sztorm, zniszczyć nam trochę tej naszej tratwy, co by spowodowało, że no musielibyśmy odbudowywać, no ale mamy już zapas również materiałów wszelkiego rodzaju. To wcześniej. Wszelkiego rodzaju, więc również tutaj, no... Nie widzę tutaj większych trudności w przeżyciu. Wschód słońca, no przynajmniej to fajnie wygląda. Zobaczcie. Połowimy sobie pod słoneczko trochę. Zobaczymy, jak ten wschód słońca wygląda, jak on tutaj wpływa na to wszystko. No dla mnie ładnie to. Przynajmniej powiem wam szczerze, że ładnie się robi ze względu na to, że upiększyli tą grę. I naprawdę jest wyjątkowo fajna. Gdzieśmy już 4 ryby złowili znowu. Kolejna. 5. Jeszcze jednej pójdziemy znowu je smażyć. I tak szczerze powiedziawszy, to naprawdę nie mam czym się tutaj w tej grze więcej przejmować. No i drodzy, ja tu nie będę dłużej tego przedłużał, bo to bez sensu jest, no. To jest bez sensu, widzicie, że tutaj można sobie, no teraz będę sobie chciał ryby smażyć, podchodzę i znowu sobie smażę ryby. O, proszę bardzo, kolejne, tamte sobie zbieram, mogę się najeść, jest okej. Okay. Także cóż, nie będę tego dłużej przedłużał, bo naprawdę to co ja mogę wam tutaj więcej pokazać? Więcej wam nic nie pokażę. Budować w górę? Jak chcecie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, to nazbieram znowu, nastawiam tych skrzynek od groma i będziemy na odcinku budować w górę. Może coś zobaczymy, może nie. Nie wiem, bo nigdy jeszcze nie rozbudowywałem tego tak dość daleko. Zobaczcie, że nawet chyba, nie myślałem, że się zatrzymały, że nie płynę przez taki przesyt materiałów. To tyle. No, fajnie. Dzięki wam serdecznie za to, że oglądaliście. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. A ja was zapraszam na kolejne odcinki z innych również gier. Z innych gier oczywiście, z Residenta Evil 7. Oglądajcie to, co jest o 18. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Yo!